Cześć, ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku Fred sfaulował De Gea i United straciło bramkę. Gol numer 800 Cristiano Ronaldo. Christian Eriksen wrócił do treningów. Cavani trafi do FC Barcelony? Zlatan zadeklarował chęć powrotu do Paris Saint-Germain. Benitez wyleci po dotkliwej porażce w derbach? Przemysław Tytoń jest wolnym piłkarzem. Leszek Ojrzyński chce pomóc Legii wyjść z kryzysu. Pod wczorajszym filmem zostawiliście ponad 10 tysięcy łap w górę, a kanał subskrybowało ponad 700 nowych widzów. Witam wszystkich serdecznie. No i nie mam pytań. Jeżeli interesujesz się piłką nożną i wspierasz moją pracę, subskrybuj kanał na dole. No i zapraszam wszystkich do darmowej przeglądarkowej gry w trybie menedżera piłkarskiego Football Team. Link do gry znajdziesz na dole w opisie, a rejestrując się z mojego linku dostaniesz na start dodatkowych 200 punktów energii. Dlatego gorąco polecam i zachęcam. Widzimy się na wirtualnych boiskach. No i lećmy z newsami. Miłego oglądania. Za nami czwartek pełen piłkarskich emocji. Na Wyspach Brytyjskich hitem tego dnia było starcie Manchesteru United z Arsenalem. Na początku spotkania doszło do kuriozalnej sytuacji. W czasie rzutu rożnego dla kanonierów Fred sfaulował swojego kolegę z drużyny De Gea. Hiszpan padł na murawę, a sędzia gry nie przerywał. Wykorzystał to Smith Rowe, który umieścił piłkę w siatce. Manchesteru United jednak to nie złamało. Udało im się wygrać 3-2. Dwa gole strzelił Cristiano Ronaldo. Co ciekawe, tym samym Portugalczyk osiągnął granicę 800 bramek w zawodowej karierze. Taka liczba robi ogromne wrażenie. Najwięcej trafień zaliczył oczywiście w barwach Realu Madryt, 450. Przed Cristiano jeszcze kilka lat grania. Być może uda mu się dobić do bariery 900 goli. A jak wy myślicie? Ile goli Ronaldo będzie miał na koncie, gdy zakończy karierę? Czekam na wasze odpowiedzi w komentarzach. Za kilka lat sprawdzimy, czy ktoś z was miał rację. W Polsce rozegrane zostało spotkanie 1/8 finału Pucharu Polski, w którym Wisła Kraków pokonała Widzew Łódź 3-1. We Włoszech, a dokładniej w Rzymie, miejsce miał prawdziwy spektakl. Lazio zremisowało z Udinese 4-4. Grat goli, 3 czerwone kartki i gol na wagę remisu w 99 minucie. Docierające do nas wieści dotyczące Christiana Eriksena są bardzo optymistyczne. To, że Duńczyk nie zagra już więcej w Interze Mediolan, było już jakiś czas temu ogłoszone. Uniemożliwiło to wszczepienie kardiowerter defibrylatora, który jest zakazany przez włoskie rozgrywki. Pomocnik jednak nie chce przedwcześnie kończyć kariery, chce spróbować wrócić do gry. Okazuje się, że Eriksen rozpoczął treningi w swoim byłym klubie Odense. O szczegółach poinformował rzecznik prasowy duńskiego zespołu. Eriksen skontaktował się z nami i teraz trenuje indywidualnie. To dla niego naturalne, ponieważ grał tutaj w młodości, a obecnie mieszka za rogiem. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy zapewnić mu zaplecze treningowe. Christian zatem rozpoczął mozolny proces powrotu do zawodowego futbolu. Gdzie będzie grał Duńczyk? Bardzo dużo wskazuje na to, że trafi do Ajaxu Amsterdam. Jednak jeszcze długa droga przed Eriksenem. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć mu przede wszystkim zdrowia, no i powodzenia. FC Barcelona będzie chciała się wzmacniać, aby pod wodzą Xaviego wrócić na piłkarski szczyt. Przez problemy finansowe klub rozgląda się za bezgotówkowymi transferami. Na celowniku są teraz piłkarze, którym kontrakty kończą się 30 czerwca przyszłego roku. Jednym z celów Blaugrany ma być napastnik Manchesteru United Edinson Cavani. Tak twierdzi The Times, dodając, że sam Urugwajczyk byłby skłonny przeprowadzić się na Camp Nou. Napastnik twierdzi, że przed nim jeszcze 2 lata gry na dobrym, wysokim poziomie. Czas ten chciałby spędzić w Katalonii. Jeżeli faktycznie sam Cavani wychodzi z taką inicjatywą, to ostateczne słowo może należeć do Xaviego. Pytanie, czy Hiszpan chce wzmocnić swój zespół tak zaawansowanym wiekowo zawodnikiem. Zlatan obecnie w Milanie przeżywa kolejną młodość. Jakiś czas temu zadeklarował chęć powrotu do Paris Saint-Germain. W obecnym sezonie Ibrakadabra w Serie A w 9 spotkaniach strzelił 6 bramek i zaliczył 2 asysty. Wciąż nie wiadomo, co będzie dalej z piłkarzem po zakończeniu trwającego sezonu. Obecna umowa obowiązuje do 30 czerwca przyszłego roku. Na pewno jedną z opcji może być posada w Paris Saint-Germain, w którym Szwed występował w przeszłości. Szczegóły zdradził sam Zlatan w najnowszej książce. Ibra zdradził, że kontaktował się w tej sprawie z prezesem klubu. To prawda, latem 2021 roku zaoferowałem się PSG, ale nie jako piłkarz, lecz jako dyrektor sportowy. Zadzwoniłem do prezydenta Nasser Al-Khelaifiego i powiedziałem: jeśli nie przedłużę kontraktu z Milanem, to przyjdę do PSG i przywrócę porządek w twoim zespole. Nasser roześmiał się, ale nie powiedział nie. Mino Raiola jest po mojej stronie. Przyznał, że to byłaby dla mnie idealna rola. Ibra poszedł o krok dalej i powiedział, jak z jego perspektywy wygląda obecna sytuacja francuskiego zespołu.
Jest 40 graczy, ale żaden z nich nie chce odejść, nawet jeśli nie gra. W PSG jest za dobrze. Gdybym tu był, wszyscy ciągle byliby na grillu. Jeśli ci płacę, a ty nie dajesz z siebie wszystkiego, to nie możesz zostać. Kto wie, być może Zlatan sprawdziłby się jako dyrektor sportowy. Znając jego podejście, piłkarze musieliby dawać z siebie 110%, aby zadowolić Szweda. Jednak na chwilę obecną Ibra jest piłkarzem Milanu i tylko na tym powinien się skupiać. Kibice Evertonu przeżyli prawdziwy dramat w ostatnim meczu ligowym. The Toffees zostali rozgromieni w derbach Liverpoolu aż 1-4. Ogólnie rzecz biorąc, drużyna Rafaela Beniteza spisuje się poniżej oczekiwań, zajmując obecnie dopiero 14 miejsce w Premier League. Na Goodison Park ciężkie czasy. Kibice oraz działacze zastanawiają się nad poprawą tej sytuacji. Niektórzy z nich domagają się zwolnienia Beniteza. Na ten temat wypowiedział się właściciel klubu Farad Moshiri w rozmowie z TalkSport. Benitez to właściwy człowiek na właściwym miejscu. Będzie miał nasze wsparcie, by dobrze wywiązać się ze swoich obowiązków. Gdyby Everton był polskim klubem, po takich słowach Benitez mógłby już zacząć pakować walizki. Tak jednak nie jest i Hiszpan najprawdopodobniej dostanie szansę wyprowadzenia drużyny z dołka. Polski bohater Mistrzostw Europy 2012 został wolnym piłkarzem. Do tej pory Przemysław Tytoń był zawodnikiem klubu MLS FC Cincinnati. Trafił tam w 2018 roku i od tego momentu rozegrał 45 spotkań. W 11 z nich zachował czyste konto. Klub postanowił nie przedłużać wygasającego kontraktu z 34-latkiem, o czym poinformował za pośrednictwem strony internetowej. Pod dużym znakiem zapytania stoi teraz przyszłość Tytonia. Być może były bramkarz m.in. PSV Eindhoven czy Stuttgartu zdecyduje się na grę w Polsce. Doświadczony polski trener zadeklarował chęć pomocy Legii Warszawa. Mowa o Leszku Ojrzyńskim, który obecnie pozostaje bez pracy. Szkoleniowiec ten ma reputację strażaka, który potrafi ugasić największe pożary. W rozmowie z Przeglądem Sportowym były trener m.in. Korony Kielce czy Arki Gdynia przyznał, że podjąłby się tego wyzwania, ale tylko pod jednym warunkiem. Gdyby była to oferta do końca roku kalendarzowego, to mógłbym ją odrzucić, jednak gdybym miał pracować do końca sezonu, podjąłbym się tej pracy. Warszawiacy mają szansę na Puchar Polski. Jest to szansa na dodatkowe trofeum, a ja tego już doświadczyłem. Ojrzyński wydaje się być kuszącą opcją, jednak marzeniem Dariusza Mioduskiego jest zatrudnienie Marka Papszuna. Najlepiej już od zimy. To jednak mało prawdopodobny scenariusz, aby trener Rakowa zmienił klub w trakcie trwania sezonu. Kartka z kalendarza. 3 grudnia 1982 roku w Akrze urodził się Michael Essien. Były reprezentant Gany i były piłkarz takich klubów jak Chelsea czy Real Madryt. Tego samego dnia 1981 roku w Langreo na świat przyszedł David Villa. Były reprezentant Hiszpanii i były zawodnik m.in. Walencji czy FC Barcelony. 3 grudnia 1996 roku w Uniejowie urodziła się Ewa Pajor, reprezentantka Polski i piłkarka VfL Wolfsburg. Dzięki za uwagę, widzimy się jutro o 6. Do zobaczenia!